Cześć kochani, tutaj Afolka. Dzisiaj otworzymy sobie duży zestaw z serii LEGO Creator Expert, który tutaj widzicie, czyli piernikową chatkę. Tak naprawdę jest to prezent taki mikołajkowo-urodzinowo-świąteczny od moich znajomych oraz oczywiście od mojego narzeczonego Maćka, którym bardzo za ten prezent dziękuję. W ogóle dziękuję też, że byliście wczoraj na imprezie urodzinowej mojej. I w tym miejscu oczywiście Was pozdrawiam i chciałabym też wymienić z imienia każdego, kto dołączył się tutaj, dorzucił się do tego prezentu, czyli dziękuję Idze, Marcinowi, Piotrkowi, Paulinie, Dance, Chemikowi, Maćkowi oczywiście, Agnieszce, Rafałowi, Felkowi, Przemkowi, Karolinie, Łukaszowi oraz Mariuszowi, którzy też oglądają ten kanał. Dzięki kochani za ten prezent. No ja tym domkiem jestem zachwycona. Tak jak 2 lata temu zobaczyłam ten stary sklep wędkarski i nie mogłam mu się oprzeć, tak samo miałam z tą chatką. Po pierwsze dlatego, że ona jest naprawdę zgrabnym budynkiem. No jest oczywiście ośnieżona, nawiązuje do świąt, no ale tutaj bohaterami nie są wcale minifigurki, tylko te oto wspaniałe pierniki, bo mamy mamę piernik, tatę piernik i małe dziecko piernik. Oprócz tego choinkę z prezentami, no więc naprawdę zestaw wprowadzający w klimat świąteczny. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze informację, że mamy dostępny tutaj świecący klocek. Oczywiście on jest potrzebny, żeby ten kominek działał i faktycznie się świecił, więc jest to kolejny zestaw, których wcale nie jest aż tak dużo, w którym można ten klocek zdobyć. Dzisiaj nie będziemy go recenzować, ja tylko Wam pokażę opakowanie dookoła, no i to, co znalazło się w środku. Bok tego ogromnego pudełka stanowią elementy, wymienione tutaj są wszystkie, a mamy ich dokładnie 1477, jak nam podaje opakowanie. Także i kolorami poukładane, i ilościami. Mamy taką płytkę, jeszcze nie wiem, ale ona nie będzie chyba aż tak duża jak te klasyczne takie płytki, które można kupić luzem. Aczkolwiek wiem, że będzie dostępna od 2020 taka duża biała płytka. Taka ciekawostka. Mamy też dostępny separator. Ciekawe, w jakim będzie kolorze. No i jeszcze tutaj z boku pudełka mamy minifigurkę, czyli mamy piernik w skali 1 do 1. Widzimy, jak ta figurka w rzeczywistości będzie wyglądać. Tył opakowania stanowią standardowo sytuacje bawialne w tym zestawie, czyli to, co się tutaj dzieje, co możemy robić. Widzimy, że domek ma kilka pomieszczeń i to jest pierwszy domek z łazienką. Słuchajcie, tyle ile widziałam domków w LEGO Creator, tyle nie było łazienek, a tutaj mamy, więc da się to zrobić bardzo fajnie. Na dole mamy kuchnię z salonem i właśnie tym kominkiem. Ciekawa jestem, że te pierniki się tutaj nie upieką od tego ognia, a w ogóle domek się nie roztopi, no bo on jest cały właśnie z piernika, z czekolady, ze słodyczy zrobiony. Tutaj mamy sypialnię, nawet jest miejsce na małego dziecko piernika. No i właśnie tą wspomnianą wcześniej łazienkę. Możemy oczywiście tutaj odgrywać różne sceny z życia rodzinnego pierników. No oczywiście też mamy dołączoną choinkę z prezentami, a więc możemy obchodzić po prostu święta. Aby otworzyć to opakowanie, producent zaleca, aby rozerwać je palcem. Tak jak wiecie, ja nigdy tego nie robię, rozcinam je nożem, bo chcę zachować w jak najlepszym stanie takie pudełko. No i zobaczmy właśnie, co jest w środku. Klocki oczywiście są w ponumerowanych workach. Tutaj wyskoczył mi worek numer 4, ale jest też piątka, więc na pewno będzie 5 etapów, może będzie więcej. Kolejna piątka. Trójka. Czwóreczka, bo tutaj poszczególne etapy budowy będą miały po kilka worków. Tak to wygląda. Tu jedynka, jakaś drobne elementy, to chyba to, co dookoła choinki. Trójka. Jedyneczka, kolejna, małe elementy z worka drugiego. No i tak, pudełko mamy puste, to musicie mi uwierzyć na słowo. I tu jeszcze oprócz tych worków znalazła się luzem ta płytka. Tak jak myślałam, to nie jest ta duża, że tak powiem, kreatorowa płytka, tylko, czy tam bardziej z klasików, tylko po prostu coś takiego mniejszego. No i w środku znalazła się pięknie zapakowana instrukcja. No i naklejki. Zaraz zobaczymy tą instrukcję.
No i cóż, fajnie, że to wszystko jest zapakowane kompleksowo w jedną torebkę, ale dlaczego zrobiono dwie instrukcje? No kurczę, to już naprawdę nie można było tego zrobić w jednej. Wiecie, że ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, bo później trzeba te książeczki odszukiwać gdzieś w szufladzie czy w pudełku, gdzie przechowujemy te instrukcje. No więc to akurat nie za fajnie. Mamy jeszcze arkusz z naklejkami, czyli mamy obraz właśnie rodziny pierników. No. Dodatkowo to jest chyba ta wycieraczka Home Sweet Home. No i ten napis tutaj na lizakach Candy Lane. No ale szczerze mówiąc, liczyłam na to, że to będą nadruki. Bardzo szkoda. No i właśnie te dwie instrukcje. Podejrzewam, że jedynka jest do tych pierdół dookoła, czyli właśnie ta choinka z tymi rzeczami. Szczerze mówiąc, to są takie elementy, które wiadomo, że my kupujemy ten zestaw dla samej chatki, więc akurat całe to tutaj dookoła, no oczywiście nawiązuje do świąt, ale chyba bym została przy samej choince i tym wózeczku, reszta mi nie jest wcale potrzebna. Po kolei mamy oczywiście etapy, tutaj jest też instrukcja użytkowania tego separatora do klocków. Mamy etapy właśnie budowania szczegółowo opisane, w kolejnych etapach też są w ramkach elementy, które musimy dodać, żeby złożyć całość. I na tym się kończy tutaj pierwsza książeczka. Natomiast druga, już dużo grubsza, czyli oczywiście stanowiąca instrukcję do całej tej chatki. Najpierw zawiera obszerne informacje odnośnie użytkowania i utylizacji baterii dołączonej do świecącego klocka. Teraz się mi obraz dobrze wyostrzył. To jest fajnie, bo ja w kolekcji mam chyba tylko jeden z chatki Hagrida, taki klocek. Co prawda, no nie będę oczywiście tej chatki rozkładała, więc on dla mnie i tak nie będzie luzem, ale dla kogoś, kto złoży, a potem rozłoży tą chatkę, no to będzie jak najbardziej do użytkowania. Z worków widzimy od 2 do 5 budujemy już całą chatkę, więc nie jest aż tak dużo, jak to na przykład było właśnie w tym starym sklepie wędkarskim, który pamiętacie, kiedyś tam wam pokazywałam. No i tu mamy kolejne etapy. Jak to się wszystko składa? Zobaczcie, tutaj już mamy 169. Całość nam zajmuje, nie licząc tych tak jakby początkowych dupereli, 221 etapów, więc na 229 jeszcze z tymi lizakami, więc dużo. No i w instrukcji na końcu powtórzony mamy spis elementów wchodzących w skład tego. Oj, kurczę, spadł mi zestawu. No i z tyłu jeszcze mamy reklamę innego budynku z serii Lego Creator Expert. Co to jest? To jest chyba tak, to też jest jedna z nowości. No, tego nie widziałam. W każdym razie jest to jakaś stacja chyba benzynowa czy stacja serwisowa pojazdów, coś takiego. No, moi drodzy, tak się prezentuje zawartość tego pudełka. Ja oczywiście zaraz zabieram się za składanie całego tego zestawu. Natomiast recenzję będziecie mogli zobaczyć już w ten piątek. Oczywiście standardowo o godzinie 18. Także zapraszam Was serdecznie na oglądanie całego tego budynku. Do zobaczenia w piątek. Cześć!